Jest to ogromne wyróżnienie, jest to ogromna odpowiedzialność, a jednocześnie ogromna szansa na realizację nieprawdopodobnych wydarzeń. Najważniejszy element mojej koncepcji to ewolucja, nie rewolucja. Zarząd województwa zatwierdził kontrakt i powołał pana dyrektora na tą funkcję. Pan dyrektor z dniem 1 września, więc już za parę dni obejmie stery Filharmonią Opolską. Wiem, że jest już po rozmowach z dyrektorem Neumannem, który do końca tygodnia pełni tą funkcję, więc jesteśmy tutaj w pełni przygotowani do nowego sezonu artystycznego, jak i do koncertu premierowego. Koncepcja, którą przedstawił pan dyrektor, była najbardziej spójna i najbardziej odpowiednia dla naszej instytucji, ale również dla nas jako organizatora, dla związków zawodowych, pracodawców, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Innym słowem, pan dyrektor zdeklasował pozostałych rywali. Trwają w tej chwili prace, intensywne prace, jednocześnie dyrektor Neumann dołożył wszelkich starań i fantastycznie przygotował nadchodzący sezon. I mogę tylko powiedzieć, że ta zmiana, że to, co w tej chwili się wydarzyło, także konkurs, który doszedł do swego finału, można powiedzieć, stały się taką dźwignią, która daje Filharmonii większe szanse i te szanse wykorzystamy. A więc sezon jest jak najbardziej przygotowany, sezon jest jak największą szansą dla Filharmonii, no i w sezonie wydarzy się wiele, wiele wspaniałych wydarzeń artystycznych, o których już niedługo będę mógł Państwu szczegółowo powiedzieć. Mój wybór pierwszego dyrygenta, osoby, która docelowo zajmie to stanowisko, padł na osobę wybitnego kompozytora i dyrygenta. I tutaj ustaliliśmy wspólnie w negocjacjach z zarządem, że takie pierwsze spotkanie kandydata na to stanowisko będzie miało miejsce w ramach projektu, który odbędzie się już w najbliższym czasie. Nie będzie to sam koncert inauguracyjny, natomiast będzie to jeden z koncertów październikowych, tak żeby w sposób spokojny i pierwszy dyrygent, i orkiestra mogły się poznać. Będzie to osoba, jak wspomniałem, wybitnego kompozytora, dyrygenta, wychowanka Petera Edwesza, jednego z guru światowych dyrygentów, gdzie niestety odszedł w tym roku. Mogę powiedzieć, że osoba maestra jest związana z poznańskim środowiskiem muzycznym. Od tego roku piastuje on funkcję dyrektora artystycznego Poznańskiej Wiosny Muzycznej. Jest także zaangażowany w działalność koncertową, koncertując i dyrygując swoimi utworami w różnych częściach i Polski, i świata. I jest to osoba doktora Michała Janochy.